Dzisiaj dalszy ciąg serii leżakowej. Znaczy, teraz to wstanę trochę. O czym chciałem opowiedzieć? No, dzisiaj to może o hipermarketach dalszy ciąg. Co mnie tam ciekawego? No, mam kilka przemyśleń. Idziemy na te zakupy, tak? Cała rodzina czasem idzie na zakupy. Żona, dziecko, piesek na zewnątrz sobie zostaje, tak? Czeka na swoją kiełbaskę. My idziemy po swoją kiełbaskę. Ładnie opakowana, świeci się towar, ładnie sprzedawczyni ładnie się do nas uśmiecha. 13,99 za kilogram, tak? Kupujemy sobie to. Nieświadomie zupełnie ryzyka, jakie z tym się wiąże. Za tą kiełbaskę za 13,99. Nie zdajecie sobie Państwo, jaka tam jest chemia, ile tam tego dziadostwa jest. Glutamat, azotany, później rak jelita grubego. Kosmos. No przecież można iść do rolnika bezpośrednio, żeby on nam tą świnkę ubił, zmielił mięsko, zrobił i zrobił kiełbaskę. Bezpośrednio do rolnika. On ma do tego uprawnienia. Czego o to poprosić, żeby to zrobił? Żeby sobie taką małą masarnię mini zrobił. I wtedy to mięsko jest zdrowe. Nie ma glutamatu. Poza tym jak od rolnika bezpośrednio weźmiemy, to on dostanie lepszą cenę i jest wtedy jakaś wartość dodana. Tak? Nie trzeba się specjalnie wtedy przejmować o to, co oni tam sypią. No, oni tam sypią różne rzeczy, no. Przecież mam epidemię raka jelita grubego. Ja sam, jak zjem batonika, to jestem, no, łakomy jestem. No, idę tego batonika sobie zeżrę, no. Później to... Do lasu 5 kilometrów biegam. Albo po pastwisku za kozami. No dajcie ludzie trochę sobie na wstrzymanie z tym obżarstwem. No przecież Polacy są strasznie otyli. No tego kiedyś nie było. Jeszcze lata tam pamiętam, no nie jestem taki strasznie stary, ale te lata 90. to dobrze pamiętam. No to tacy Polacy trochę zabiegani byli, ale tacy grubasy nie byli. A teraz to kucio, bom, 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 bom. Podskakują te brzuchy. Na rower nie wsiądzie, tylko do samochodu. Papieroski jeszcze się kłaniają, a wódeczka jak idzie, o, ta, o. No, a dzisiaj skończymy. Do rolnika trzeba iść po jedzonko, do rolnika bezpośrednio, w ramach RHD.